Modlitwa przypisywana świętej Brygidzie Bądź uwielbiony, Panie mój, Jezu Chryste, za to, że już wcześniej zapowiedziałeś swoją śmierć, a w czasie ostatniej wieczerzy cudownie przemieniłeś chleb w swe chwalebne ciało i łaskawie rozdzieliłeś apostołom na pamiątkę swej drogocennej męki, że obmywając swymi świętymi i czcigodnymi dłońmi ich stopy, Dałeś najdoskonalszy wzór pokory. Chwała Tobie, Panie Mój, Jezu Chryste, za to, iż w trwodze przed męką i śmiercią krwawym potem zrosiłeś swe niewinne ciało, a mimo to dokonałeś zamierzonego dzieła, objawiając w ten sposób najwyższą miłość ku rodzajowi ludzkiemu. Bądź uwielbiony, Panie Mój, Jezu Chryste, za to, że zostałeś zaprowadzony do Kajfasza i w swej pokorze. Pozwoliłeś ty, sędzia wszystkiego, poddać się sądowi Piłata. Chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za zniesione szyderstwa, za to, że odziany w purpurę, zostałeś ukoronowany ostrymi cierniami, że w największej cierpliwości zniosłeś znieważanie Twego chwalebnego oblicza, zasłanianie oczu i bicie bezbożnymi rękoma po głowie i szyi. Chwała Tobie, Panie Mój Jezu Chryste, za to, iż z tak wielką cierpliwością zechciałeś dać się przywiązać do słupa, nieludzko ubiczować, prowadzić cały wykrwi i stanąć jak niewinny baranek przed sądem Piłata. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, za to, że okryty krwią zostałeś skazany na śmierć krzyżową, za to, że w strasznej męce niosłeś krzyż na swych świętych ramionach. Że dozwoliłeś, aby zawleczono cię okrutnie na miejsce kaźni, aby odarto z szat i przybito do krzyża. Wieczna chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, iż wśród tak wielkich katuszy spojrzałeś z miłością, swymi najsłodszymi oczyma na Twoją najświętszą matkę, która nigdy nie popełniła żadnego grzechu, ani najmniejszej przewiny, i pocieszając ją, przekazałeś wiernej opiece Twego ucznia. Bądź uwielbiony na wieki, Panie mój, Jezu Chryste, iż nawet w chwili konania dałeś grzesznikom nadzieję przebaczenia, obiecując w swym miłosierdziu chwałę raju Łotrowi, który się do Ciebie nawrócił. Wieczna chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za każdą godzinę, w której na krzyżu wycierpiałeś za nas najokrutniejsze męki i katusze. Dotkliwe cierpienia Twoich ran boleśnie godziły w Twą duszę, i okrutnie przeszywały twoje najświętsze serce. W końcu pękło serce i oddałeś szczęśliwie ducha. Skłoniwszy głowę, powierzyłeś z całą pokorą ducha w ręce Ojca, i chłód ogarnął martwe twoje ciało. Błogosławiony bądź, Panie Jezu Chryste, za to, że swą drogocenną krwią i najświętszą śmiercią odkupiłeś dusze i wyprowadziłeś je z wygnania do życia wiecznego. Błogosławiony bądź, Panie mój Jezu Chryste, za to, że zezwoliłeś, aby dla naszego zbawienia włócznia przeszyła Twój bok i serce, za to, że z boku Twego wylałeś obficie krew i wodę, aby nas odkupić. Chwała Tobie, Panie mój Jezu Chryste, za to, że zechciałeś, aby Twe święte ciało, zdjęte przez Twych przyjaciół z krzyża, zostało złożone na ręce Twej najboleśniejszej Matki. Za to, że zezwoliłeś, aby przez nią zostało owinięte w prześcieradło, złożone w grobie i strzeżone przez żołnierzy. Wieczna chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za to, że powstałeś z martwych trzeciego dnia i ukazałeś się żywy, wybranym przez Ciebie świadkom. Za to, że po czterdziestu dniach na oczach wielu wstąpiłeś do nieba i tam chwalebnie zaprowadziłeś swoich przyjaciół, Wyzwolonych z Otchłani, uwielbienie i wieczna chwała Tobie, panie Jezu Chryste, za to, że zesłałeś do serc Twoich uczniów ducha świętego i pomnożyłeś w ich duszach niezmierzoną miłość Bożą. Błogosławieństwo, chwała i uwielbienie Tobie na wieki, panie Mój, Jezu, który zasiadasz na tronie twego królestwa i w chwale swego bóstwa, żywy we wszystkich swych najświętszych członkach, przyjętych z ciała najświętszej dziewicy. Tak właśnie przybędziesz w Dzień Sądu, aby sądzić dusze wszystkich żywych i umarłych, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.